Rozumiem, Rajdżman, ale witam cię, witam. Awanturze o kasę. Chociaż awanturkę obejrzyjmy razem. Na taktyka w czasie licytacji i jak najlepsza współpraca w grupie. To są atuty drużyn, które wygrywają nasz program. A oto 12 uczestników naszej gry. Zmieniłem. O kurde. Na 3 drużyny po 4 graczy. Babciny team. Drużyny są tak dobrane, aby poszczególni członkowie uzupełniali się wiedzą. Każdy jest mocny z innej dziedziny. Poznajmy dzisiejszych graczy awantury o kasę. Niebiescy to słabo. Tak, Jaspero, finał. Kapitan drużyny Bogdan Szumowski. Ej, Jasper, radość. Mirosław Gądek, właściciel biura projektów z Rzegociny i Grzegorz Kówka, student administracji z Mieszkowic Wielkich. Zieloni to Agnieszka Bogusz, optyk z Warszawy. Zbigniew Malec, kardiochirurg z Warszawy. Kardiochirurg. Sławomir Pyrżak, milioner. Elektronik z Warszawy. I Maciej Malec, ekonomista z Warszawy. Żółci to Anna Kilewicz, filolog z Białej Podlaski. Kapitan drużyny Danuta Czupińska, przedsiębiorca z Łodzi. Anna Kuta, nauczycielka nauczania początkowego z Poświętnego. I Rafał Ops, handlowiec z Poznania. Rafał Ops. Drużyny niebieska, zielona i żółta zmierzą się ze sobą w pierwszym etapie gry. Będą walczyły o wejście do finału. Finał z kolei to pojedynek zwycięskiej drużyny z pierwszego etapu z drużyną mistrzów. Na mistrzów czeka ta oto pusta jeszcze loża. A my witamy po raz ósmy naszych mistrzów i ich losów. Dariusz Dyda. Co wy piszecie? Jakub Grudzień, Bartłomiej Rzepa. Witam. Ręcista z Łodzi? Witam. ...39% biseks. No więc panowie, rewelacyjny wynik. Po raz ósmy zasiadacie w loży mistrzów, to jest 9 wasz program. Do tej pory wygraliście 112 102 złote, 2 samochody. Prawie 200k. A żeby dane było pełne, to w ostatniej czarnej skrzyni był ogórek kiszony. Bardzo smaczny zresztą. Panowie, u nas nie ma górnego limitu wygranych. Mistrzowie mogą wygrywać, dopóki są w loży mistrzów. Witamy was dzisiaj i oczywiście życzymy wam powodzenia. Tak więc nasi mistrzowie zmierzą się z drużyną, która wygra pierwszy etap. Jeżeli wygrają, to po raz Mamon, kolejny pirat, 100% w następnym programie. Okay. Ale jeżeli im się nie powiedzie, to ustąpią miejsca w swojej loży nowym mistrzom. Rozpocznijmy już pierwszy etap gry. No widz ma taki nick. Po 5000 zł wędruje teraz na konto niebieskich, zielonych i żółtych, a ja mam przed sobą koło, na którym jest 31 kategorii pytań. Po wylosowaniu pierwszej drużyny przystąpią do licytacji. Ta drużyna, która wygra licytację, siema, będzie odpowiadała na pytanie. Jeżeli odpowie prawidłowo, otrzyma pieniądze za to pytanie. Jeżeli się pomyli, pieniądze przejdą do puli następnego pytania. Jest 6 pytań w pierwszym etapie gry i ta drużyna przejdzie do finału, która po 6 pytaniu będzie miała więcej pieniędzy. Nie, no 50 nie będzie na start. 10 myślę. Pierwszą kategorię. Może 15, ale chciałem, że 10. Na dobry początek mam dla Ej! Czerwona ta, tło jest. Było tak wcześniej? Chyba nie. Historię powszechną. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny. Nie było i słucham państwa. Zieloni 300. Zieloni 300. 500 żółci. 1000 zieloni. Ole leci. Dwa. Co? 200 zieloni proszę. 200 ponad drugi. Nie. Ale baba leci. Krótka była licytacja, ale mocna. Ja. Baban grają żółci. 7,5 tysiąca do zdobycia. Jak ale nazywał się król szwedzki panujący w latach 1682-1718? Co z Ikeą? 1680-1718. Jedziemy do domu. Ej, oni serio do domu jadą już. Jagiellonka za niego wyszła. Jak? Czekaj.
co on gada? Ty, coś było takiego, co on mówi. To on musi być znany w historii Polski. Czekaj, poczekaj, jak on się mógł nazywać? Karol Gustaw? Karol Gustaw? Szybciutko, no wtedy poprawę. Pół minuty jeszcze mamy. Karol Gustaw. Nie mam pojęcia, ale... Czekaj, nie, co nie. 1680. 1718. Ale to w tym... Mamon 60. Co ty piszesz? Nie wiem. Odpowiedź bierzemy? Nie mamy. Nie mamy. Nie mamy. Oni już do domu jadą. Najszybsza drużyna. Speedrun. Jo. Próbujemy odpowiedzi. Proszę, czas minął. Naprawdę stało, jest to dla nas pytanie, z którym ciężko nam sobie poradzić i tutaj będziemy musieli strzelać. I strzelamy, że był to Karol Gustaw. Także Zieloni mocno licytowali to pytanie. Nie udało ciekawa. Się móc odpowiadać. A jak sądzą państwo, czy to jest dobra odpowiedź? Tak samo byśmy odpowiedzieli. Niebiescy? Ja myślę, że też jest Karol Gustaw. Mistrzowie? Bartek. Nie jesteśmy pewni, ale... Być może, że chodzi o Karola XII. Tak jest, Karol XII. Bardzo mi przykro, musimy pożegnać drużynę żółtych. Dziękujemy państwu bardzo. Boże. Ja pierdzielę, jaki speedrun, chyba rekord. WR. WR. Pozostały nam dwie drużyny. Zieloni mają 2900. Karol 900 12. Wprowadzał niebiescy 4600. Ale blisko uwaga, byli też Karol. Z puli do następnego pytania przechodzi aż. Dobra, Karol Gustaw to który? Karol Gustaw 16 był. Oj, luj. 7500 złotych. Aha, Karol Gustaw. Pana Bartłomieja za dobrą odpowiedź. Urodził się w 1946. Pomylili się o 200 lat ponad. Tak więc napięcie rośnie. Aleluja. Decydującym może być to, kto przejmie całą pulę. 7500, ale 50? To dopiero potrzebne. Do zobaczenia. Ty! Ale szybko polecieli, bo oni tak ostro. 1000? 2? Wabank. Chyba rekord, nie? Nie było czegoś takiego jeszcze. Państwa ponownie oglądają państwo awanturę o kasę i mamy bardzo emocjonujący moment. Jak cię łeb boli do lekarza, a nie przed kompem, dobrze gadasz kądziu do Emiego. On codziennie gada, żeby go łeb boli, ale nie pomyślisz, że może przez 20 godzin przed gapienie się w monitor. Klasik. Gry 7500, to jest pula, która przechodzi do następnego pytania. Obie drużyny oczywiście wszystko zrobią, żeby przejąć te pieniądze, bo to przeważy szale. Na którą stronę? Ja się gapię i nie boli, ja też. Kategorii do końca tego ale my mamy... Amy nie ma tego co my, tak? Daru. Piłka nożna. Demon walczy z Radanem? Co? Który raz? O Jezu, piłka nożna. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i... Już był Grzegorz. Słucham państwa! Dwacie więcej niebiescy! Dwacie więcej sprzedaż! Ale niebie... W sensie zielony, ale... Aj! Niebiescy, mówiąc 2900, zablokowali zielonych. Tu zieloni nie mogą dalej licytować, ale uwaga! Aha, przez bana miał przerwę, okej. Jeżeli niebiescy odpowiedzą prawidłowo, będą mieli aż 12300 zł. On na wakacjach był demonstera. Jeżeli nie odpowiedzą... Będą mieli tylko 1700 i prowadzić będą zieloni. I zespół. Jakim wynikiem zakończył się mecz Polska-Francja w finałach Mistrzostw Jezus, Świata no nie mogę z tych pytań, no co? Co to? Dobra, to jest to, co Polacy w Sedesy kradli, żeby mieć do domu? Bogarze mieli mniejszą niż Sedes? Francja wygrała? Nie, my byliśmy trzecie miejsce. Trzecie miejsce, bierzemy, tak próbujemy podpowiedź brać. Ta co lol. Nie, panie Krzysztofie, można kupić podpowiedź?
Nie. Można, ale będzie droga, bo w puli jest 10 600 zł. To co, bierzemy? Co, bierzemy. A jaka jest propozycja? 600. Końcówka. 1400. 1400 za 1000. A, opłaca się, bo jeszcze ma bank będą mieli. Spróbujemy 400. Pan powiedział 1400? Nie, 400. Nasza propozycja jest. Przystępujemy do negocjacji. Nie sprzedam tym razem podpowiedzi. Nie, no tak opluł ten niebieski, ogóle, że no nie dziwię się. No fajnie. No chłopie ty, dać palec, to nie dość, że rękę, to jeszcze nogę opieprzysz. Tu pożyczyliga. Każdy jest równy. Sam byś powiedział 200, no tak, ale ja jestem przytkę prawdziwym. Ja myślę, kolega będzie odpowiadał. Ale w tym przypadku nie, bo by się opłacało i tak. Myślę, że 2-1. Co sądzą? Tu się nie opłacało negocjować, bo oni i tak by mieli na wabank. A zielony i tak przysypia. 3-1. Mistrzowie? 3-2. 3-2. O, mistrzowie, mistrzowie. Bardzo mi przykro, nie udało się odpowiedzieć na to pytanie, ale nie jest to żaden dramat w grze, ponieważ po prostu mamy ogromną pulę, która przechodzi do następnego pytania, aż 10 600 zł. Spieprzyli, ale z drugiej strony, jakie oni by mieli podpowiedzi? Ale z trzeciej strony, co za różnica? Oni nadal by mieli nawabank, teraz też mają nawabank, bez sensu. Debile. Zieloni 2700. Cztery pytania do końca tego etapu. Szybki odcinek. Mieli 25% szans. Kategoria. I tak by powiedzieli to samo pewnie, bo by to było w podpowiedzi pewnie. Nie? Nie? 1700 zieloni. Dobry trening, bardzo dobry, panie Sławomirze. Trening czyni mistrza, za chwilę rozpoczniemy licytację. 10 600 zł mamy na początku w puli tego pytania. Zgodnie z regulaminem biorę po 200 zł z konta każdej drużyny, aby drużyny mogły wejść do licytacji. Kategoria ciekawostki. Ale sobie komputer, deseczkę i słucham państwa. Ty. Ej, szczerze? Co teraz? Zielonym chyba da. Tamtym koloru nie powiedział, nawet niebieski śmieć. Że właściwie jestem przekonany, że zieloni byli pierwsi. Na wszelki wypadek jeszcze zobaczmy, jak to było. No nie. Pieprzy niebieskiego, że koloru nawet nie powiedział. Było tak, jak przypuszczałem. Pierwsi krzyknęli zieloni 1700 zł, natomiast niebiescy krzyknęli tylko wabank. My bierzemy pod uwagę tego, kto zaczyna krzyczeć, bo zieloni 1700 trwa dłużej niż wabank, ale i tak zieloni zaczęli pierwsi, a więc zieloni 1700. No i gij, dobrze. Proszę państwa, jest do wzięcia pula warta 12,5 tysiąca złotych. Wielka szansa dla zielonych, żeby przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę. Przypomnę kategorię ciekawostki. No lwa, porównaj do YouTube'a jest różnica 50 odcinków. Dupie? Bierzemy podpowiedź? Ej, to znane chyba, czekaj. Panie Krzysztofie, ile by podpowiedź kosztowała? 700. Nie sprzedam państwu podpowiedzi. W puli jest 12,5 tysiąca złotych, macie na koncie. Ty, tamtym chciał! Za 1000 ile chciał im dać? 1400, tak? No to dwa razy tyle. Dzięki, Maxin, za 26 lat. K
Kolejny miesiąc, kolejny sub, kolejny pocisk po Eldenie. Co? Odpalaj Wiedźmina, jak nie to cię bardzo mocno przytulę. A, no to nie odpalam, nie mam, mam motywację, żeby nie odpalać. Co to w dupę jest za item? Co to jest? Ty na drzwiach? Może na drzwiach? No to co odpowiadamy? Jak się drzwi otwiera? Żeby zahaczyły drzwi o to, nie? Ma to sens? Według nas dzwonek jest umieszczony przy drzwiach wejściowych jednocześnie ze świecą. Jako kandelabr oświetlający przy drzwiach wejściowych jednocześnie dający możliwość... Chłop ile mówił słów, żeby w klucz się wpasować. To jest pełna odpowiedź. Tak jest! Dobra, jest. Nice. Pasował się w klucz. To mi się podoba. Niebiescy do domu, Ez. Witam, Wiki, witam. Mitomania. Mitoman się melduje. Rozpoczynamy licytację, biorę po 200 zł od... Neuronik? Na pewno. Niebieski 300. Niebieski 300. O. Zieloni 400. 400 zieloni. 400 po raz drugi. 400 po raz trzeci. Ale gówna głupia. Weź się już wypieprzajcie do domu, jak co? Nazywała się królowa Kartaginy, porzucona przez Eneasza. Boże, ty w życiu wiedziałem. Herb. Korona Samba. Amonera. Jesteśmy będzie tylko przypomnieć z Jasmin Szałona. Co? Ja sobie nie przypomnę o Korona Samba. Żeby po prostu nie zostawiać pieniędzy w kuli. Tu ten mamo nic, ja nie wiem. Może nie będzie drogo. Panie Krzysztofie, czy tym razem podpowiedź uda nam się kupić? Tak. Oczywiście jest 700 zł w puli. Proponuję 300. Przyjmujemy propozycję. Proszę bardzo. Przepalili, mogli w ogóle nie brać. Następnym kupić Dino, nowe pytanie. Doris, Driope, Dirkę. Dobra, ty, co pasuje? Driope pasuje. Ty, Doris tylko nie pasuje, nie? Dildo? Jak? Jak? Drike? Dirkę to jest. Dildo. Nie ma pojęcia w dupę, nigdy o tym nie słyszałem. Odpowiadamy, co prawda strzelamy, bo nie jesteśmy mocni nie w królowy. Nie wiem, Rawa jest nic, bo tak nic się nie odezwali. Ale tak najbardziej podoba nam się imię Dirkę. No, to jest bardzo ładne imię, ale nie tak nazywała się królowa Kartaginy. Dido. 700 zł. Dido, tak? Następnego pytania. Dido. Mistrzowie są bardzo zadowoleni. 52 lata ma teraz. W 71 się urodziła. Tu kolega, no, rzekomy przyszły szwagier. Dyda się nazywa i stwierdziliśmy, że to krewna. Dido. A tak poważnie? Naprawdę. Wiedzieli panowie. Masz prąd, Łukaszu? No i git. 700 zł przechodzi do puli następnego pytania. Porucił. A ja mam dwa pytania do końca pierwszego etapu. Niepotrzebnie podpowiedź. Chyba na takim etapie, jak masz taką przewagę, lepiej bez podpowiedzi, źle odpowiedzieć, kupić kolejne pytanie na easy. Tym razem koło wylosowało polską muzykę rozrywkową.
Biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Niebieski 300. Niebieski 300. Zieloń 400. Zieloń 400. 400 po raz drugi. 400. Niebieski 500. 500 mam. 600. 600. Chyba bank niebiescy albo do domu. I 600 po raz trzeci. W dupę tempak, no po co on wszedł za 500, jak nie chciał? Taka przewaga, że zieloni i tak to kupią, tak czy strach? Zielonym, bardzo dobrze, i teraz walczą o to, chłop jest nienormalny. Pozycję startową w finale. To będzie bardzo ciekawa rozgrywka. Co to w dupę? Panie Sławomirze, nie zapytam, kto śpiewa. Pytanie jest takie. Jaki tytuł nosi zaprezentowana piosenka Hanny Banaszak? Brązowa nuta. Sesyjna jedna nuta? Może była zaśpiewana, może tylko by zaśpiewana. Bosanowa czy coś? O, widzisz, no to jest, wiesz... Baba kamień. Z tego, co tutaj się przywinęło, to musimy się tu w jakiś zupełnie zgadywać. Brązowa nuta ptaku. Możemy zgadywać długo jeszcze niż siebie. Pytanie, czy ryzykujemy... Nie ma zbyt czarnego kota IRL. No to jeszcze jedno pytanie jest, tak? Tak mi się wydaje. Nie kradnie traćmy kasy na podpowiedź. Nie wiemy, jaki tytuł jest tej piosenki. Kombinujemy tak. Wariacja na jedną nutę. Był pan bardzo blisko. Samba na jedną nutę. Zgadnie, kto rzucił na Gdańsk starą indiańską klątwę, bo ma chody ubozi. Bo mnie na psychotestach usadzili, następnym razem będą plagi, jakieś zamknięcie wszystkich monopoli. Ale 1800 zł przychodzi. 1100. Rozumiem, że cię usadzili. Ale do czego to był egzamin? Do końca tego etapu. Rukaszu, mogli ma. Polska. Młody mogli. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Niebiescy, wabank. Co to w dupę było, ty? Ej, w tym odcinku albo... jak na razie była jedna dobra odpowiedź, czy mi się wydaje, na 6 pytań? Chyba ta. Natomiast zieloni mogą tylko czekać. Jeżeli niebiescy odpowiedzą prawidłowo... Znaczy na 5, teraz jest zieloni 6. Znajdą się w finale z kwotą 12 000. Ciężka sprawa, ciężka sprawa. Ale niebiescy się pomylą, to zieloni wejdą do finału mając 14 700 zł, a więc prawie maksymalną kwotę. Jakie imię przybrał Gustaw, główna postać dramatu Dziady? Kordian? Józef? Czekasz. Konrad? Gustaw? Konfident? Jak? Dramatu Dziady? Masz coś? Masz coś? Kojarzę, ale nie pamiętam. Ja srałem na to, jak to było w liceum. Bo mnie baba irytowała. To był bunt. Książka o mnie? Odpowiadasz? Kolega Mirek będzie odpowiadał na to pytanie. Wydaje mi się, że Konrad. A jaka będzie odpowiedź niebieskich? Mówię Konrad. Tak jest! Okej. No i tak do domu, nie? 1 listopada 1823 roku według Mickiewicza miała miejsce ta przemiana Gustawa w Konrada. Niebiescy kończą grę, mając na koncie 2700 zł. Dziękuję panom bardzo. Natomiast... Daj spokój. Doskonała
gra drużyny zielonych. Państwo mają 12 tysięcy... Doskonała gra, jedno pytanie odpowiedzieli. No ale dużo mają, więc git w sumie i tak. I z tą kwotą wchodzicie do finału. Gratuluję. Jedno pytanie wystarczyło. Szansa przed zielonymi na pokonanie mistrzów. Zieloni wchodzą do finałowej rozgrywki, mając aż 12 tysięcy złotych. Mistrzowie mają 10 tysięcy złotych. Kurde, ty, pierwszy raz chyba? Ci mistrzowie grają na kogoś, kto ma więcej, bo tak to było max gdzieś tak w okolicach, nie? To na równi. Znaczy nie licząc tego, że się bili z tymi, co mają 15k na start. A. Zawartość czarnej skrzyni jest zagadką. Dobra, ty, i teraz pytanie, czy zieloni to odpuszczą, mając no ileś więcej, nie? Ile? Prawie 2000? Ciekawe, ciekawe. Jak odpuszczą, to... ...do samochodów, bywały kiszone ogórki, nie wiemy, co jest w czarnej skrzyni. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham... Ciekawe, bo nie... Mistrzom się za bardzo nie opłaca tego licytować, bo jest duża przewaga. A i tak idą. Ciekawe, ciekawe. Czy od... Kto odpuści? Chyba mistrzowie odpuszczą, nie? Ja pierdziele, już mistrzowie, chyba ten, Dedek. Ej, czekaj. Co jest? Jopie! Nie, mistrzowie tego nie kupią. Ale przepalanie. O Jezus. Chyba mistrzowie odpadną babankiem. Ogórek. Nie da rady. No nie da rady. Mistrzowie w dupa. Myślałem, że odpuścił. Jak zielony odpuści, to jest idiotą. Nie, no koniec, mistrzowie. Po co wy to wchodziliście? Ja najgłupszy. Ja, taka różnica, no nie da się. Mistrzowie, oni naprawdę są petami. No co odcinek ci to mówię? Jak ty ich bronisz? Oni takie błędy robią, a grają już 10 odcinek, no. Gratuluję zielonym. Udało się kupić czarną skrzynię. Nie wiem, co jest w środku. 20k za czarną. Tu nie można było już przestać licytować. Zresztą to nie byłoby na waszą korzyść, bo i tak macie przewagę pieniężną. Więc tak można by dojechać w sumie i pozbawić pieniędzy mistrzów, skoro tak wysoko zaszło. A dlaczego pan Dariusz na przykład tu już... No zaczynam ich lubić, po czym robią coś takiego, nie? Taka różnica. Widzowie, tyle obejrzeliśmy odcinków, doszliśmy do jednego wniosku. Nie da się kupić z taką różnicą czarnej skrzynki. Zobacz, ile kasy mnie potrzebnie przepalonej. A mogli sobie mistrzowie wygrać odcinek, mając 10k około, walczyć równo. Teraz jak wygrają, co? 3000? Daj spokój. Odcinek w błoto.
Rozbieżność zdań? Nie. Tak. Oby przegrali i do domu niech idą. Nerwiają mnie. Chciał pan dać babanku, kupić za wszelką cenę czarną skrzynię. No ale z drugiej strony wtedy skończylibyście grę. No właśnie, no, ale w sumie tak. Ale trzeba jeszcze powiedzieć, że nasi mistrzowie zbierają czarne skrzynie. To już która wasza byłaby? Kupimy ją. Chyba szósta, bo siódma. Chyba szósta. Za co tylko odkupić? Przypomnę, panowie. Wygrali już dwa samochody. Było raz 10 tysięcy, raz 5 tysięcy. Raz było górek, były dwie złotówki. To chyba wszystko, jeżeli dobrze pamiętam z ostatnich programów. Czarna skrzynia, zgodnie z regulaminem, może być także elementem przetargowym. Kupili tę czarną skrzynię zieloni, ale na przykład mogą mistrzowie chcieć od nich odkupić. To już, jeżeli zbieracie oczywiście. Tak. Jako kolekcjonerzy. Jak na razie zieloni mają na koncie 2800 zł, mistrzowie 1100 zł. A ja mam jeszcze 6 pytań do końca finału. Nie, no mistrzowie... Taką różnicą. Astronomia. Ciekawe, co tam będzie. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Mistrzowie 300. Mistrzowie 300. Zieloni 4. Czy oni ich mogą blokować? 500 mistrzowie. 500 po raz drugi, 500 po raz trzeci. Ja pierdzielę, ty. Blok, blok. Koniec gry? Tak? Oni już mieli mistrzostwo w kieszeni. Po co on to oddał? Ten zielony debil. Spokojnie, stary. Patrz, jakie pieniądze gram. Jak inaczej nazywa się planetoidy? Widzowie? Asteroidy? Hem. Źródło światła. Egitka. Chcesz odpowiedź? Czekaj. Nie wiem. Chcesz odpowiedź? Planeta karłowata? Kupić odpowiedź. Odpowiedź. Kupić odpowiedź. Nie odpowiedź. Za co? 200 zł? Nie będzie za mało? Ale oni się na włosku trzymają. Na koncie mają 600, więc dobrze, proszę bardzo. Dziękujemy. Boże, oni na włosku wiszą w tym odcinku. Meteory. Meteoryty. Asteroidy. No niby są asteroidy wasze, widzowie. Tak? Tak. Dobrze, co to jest? A więc nasza odpowiedź to asteroidy. Tak jest! Gra na ciebie. 900 zł za zielony. Mistrzów mają teraz 1300, prowadzą zieloni 2400 zł. 5 kategorii do końca finału. Tragedia, dupa, tragedia, no. Historia powszechna. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Mistrzowie 300. Mistrzowie 300. Zieloni 400. Zieloni 400. 500. 500 mistrzowie. Zieloni blok. Zieloni 600. 600 zieloni. Wabank! No, to jedyna opcja, bo zaraz byłby blok na stówkę. A teraz będzie równa gra. Dobrze zrobili. Prawidłowo tyle będą mieli, obejmą prowadzenie w finale. Jeżeli im się nie uda, odejdą z gry. Jak nazywamy średniowieczną ceremonię wyniesienia giermka do stanu pasowanie. Rycerskiego? Pasowanie. Kogo? Co masz? Spiszczowanie. Oni mają opetą taktykę, no. Odpowiadamy. Odpowie Bartek. Chodzi oczywiście o pasowanie. Tak jest! Historia powszechna i pytanie ze średniowiecza. Mają 1900 na koncie, 1800 ma drużyna zielonych. Emocje rozgrywki. Nie no, w sumie ta, bo jest kategoria o starożytną historię i o resztę w sumie. I jeszcze o historię Polski osobno. Historia
emocje padł Bale wczoraj, no. Większe. Mam jeszcze 4 pytania do końca gry. Historia sztuki, no. Mam nadzieję, że Ogurasa kupili za 18k. Mam dla Zobaczymy. Państwa film polski. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słuchawa. 300. 300 zielonych, 400 mistrzowie. Ja mam nadzieję, że mistrzowie, jeżeli wygrają... O kurde, zieloni są mocni. Ej, ci zieloni są mega opa. Nie, mistrzowie tak, chyba dead. Pieniądze to nie było ogromne, a jest szansa teraz na objęcie prowadzenia. Dobrze, oni grają. Kuli, tyle będą mieli zieloni, jeżeli odpowiedzą prawidłowo. Jeżeli nie, zakończą grę. No, ale bitka jest, no, porypana. Oni by się podnieśli, to my byśmy wam mówili. Ja już ci miałem mówić, ja już powiedział wam teraz. Jak nazywa się nagroda główna Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych? Orzeł? Ty, orzeł, orzeł. Ej, jak to się nazywa? Nie. Nie Oscar. Tak? Co, jak to się nazywa? O, orzeł. O, orzeł, orzeł. Kaczka, a lwy? Ej, są lwy, to jest chyba. Lew. Jesteś pewien? Nie. Albo z Gdańskiego, albo z nie leży sam. Albo orzeł, tak jak mówiłem, ale nie wiem, zobaczymy. W Gdańsku są dyni. Tak. Bierzemy później, to oni nie odpowiedzą na to, bierzemy od razu na Puleba Bank. Odpowie Maciej na to pytanie. Naszym zdaniem ale chyba lew. Są przyznawane w Gdyni i są to lwy. Złote lwy. Złote lwy. Jaka jest odpowiedź? Złote lwy. Tak jest! Złote lwy! A więc 2400 wpływa na konto drużyny zielonych. Tyle teraz mają i prowadzą. Mistrzowie mają 1300. Jeszcze raz przypomnę Państwu, skrzynkę za podpowiedź. Mamy takie małe stawki, ponieważ drużyny ogromną kwotę zapłaciły za czarną skrzynię. Stąd jakby tu gra odbywa się małymi kwotami, ale te kwoty zdecydują o zwycięstwie. 3 pytania do końca finału. Gdybyś dołoży 100k do puli na koniec. Dla podbicia emocji. Gramatyka i ortografia. Rozpoczynamy Lexi, no nie mają tyle, ile weszli do pierwszy raz na mistrza. 1100 zieloni. 1100 zieloni. Pomylili się chyba. 1300, no. O ja pierdziela. Pomylili się. Ale spieprzyli. Panie Sławomirze, pomylił się pan o 200 zł, prawda? Bo żeby zablokować, trzeba było powiedzieć 1300. Tak dobrze zagrał i spieprzył. Mam nadzieję, że nie odpowiedzą. Nie. Jeżeli odpowiedzą natomiast, no to wtedy mistrzowie obejmą prowadzenie. Ale jeżeli się pomylą, to nowymi mistrzami będą zieloni. No. Jak nazywamy przypadek polskiej deklinacji odpowiadający na pytanie o kim, o czym? Cześć, wszystko po kolei zrobimy. Spelnik. Nie mam pojęcia. No właśnie, która? No nie wiem, nie wiem. Miejscownik mamonowy. Urzędnik. Tak, teraz nie wiem. Miejscownik, narzędnik, włącz. Ja nie wiem. Nie, miejscownik, miejscownik. Mianownik. Mieliśmy nie mówić sobie, kurczę, na zajęcie. Nie. Narzędnik, włącz. Czy narzędnik, miejscownik? Mymłownik? Tak. Z kim, z czym jest pierwsze? Z kim, z czym, o kim, o czym? To jest narzędnik. Narzędnik, tak? Oni mówią narzędnik, dobrze mówią? Czy ten? Tak. Czas minął, proszę odpowiedź, panowie. Dead? Są rozbieżności pewne, ale... Męczennik. Odpowiadamy miejscownik. Tak jest! Kurde, ja pierdziele. Te pieprzone zasady. Nie, dobra. Skip zawsze.
Gramatyka i ortografia. Zawsze z kim, zawsze. Ale miałem wrażenie, że cały czas stawialiście na narzędnik. No tu Kuba właśnie strasznie... Zamieszałem strasznie. Pan Jakub zamieszał, tak. Ale wszystko, wszystko wyszło na dobre. I zobaczcie, co się dzieje. Gramatyka, ortografia, najprostsza kategoria. Tak na zmianę. Teraz mistrzowie mają 2400 zł i prowadzą w tym momencie gry. Zieloni mają 1300. Dwa. Dobra, blokujcie do zielonych. Iluj. Div, no mi nie pasują te kategorie, no. Przedostatnia kategoria to muzyka klasyczna. Tu raczej Dadek, ale zobaczymy. Mistrzowie coś tu wiedzieli chociaż raz? Rozpoczynam licytację. Oni to chyba skipowali zawsze. Każdej drużyny i słucham państwa. Mistrzowie 300. Mistrzowie 300. 300 i koniec? Mam 400. Tak, oni to skipują. To jest trudna kategoria. Mają dużą przewagę, chcą przeczekać i po prostu wygrać program, ale czy im na to pozwolą się tak, Houdini, dowiemy no. Się, bo jeszcze oprócz tego będzie jedno pytanie. Emotki na 7 TV. Jak nazywa się urządzenie służące do wskazywania tempa utworu? Metronom, no. Coś tam metr. Ty, to jest to takie... Wiesz, o co mi chodzi? To jest to, nie? To takie... Za ile podpowiedź możemy wziąć, bo są rozbieżności? Co do nazwy? Mało w puli, mało macie pieniędzy. To zegar. 100 zł. Nie, takie cyk, cyk. Nie cyk, tylko takie... Tak się buja. Metronom, rezonator, dynamometr, arytmometr. Proszę no bardzo, metronom. Metronom. Jasne, że tak, metronom. Jasne, że tak. 700 zł przechodzi tak robi. Na konto drużyny zielonych, mają 1500, ale mistrzowie mają teraz 2100 zł. Przed nami Kasiu, ostatnia kategoria. Straciłeś poczucie rytmu. Tego finału. Poczucie rytmu masz jak ten blat teraz? Dorzuci, no, dorzuci na 100%. Na 100% dorzuci. Jest taka mała różnica, muszą być dymy i luj. Rozpoczynam licytację. Widać już, dorzuci. Od każdej drużyny i słucham państwa. 300. 300 mistrzowie. 400 zielonych. A nie, nie musi dorzucać. 400 poraz. O kurde, musiał, bo remis to wygrywają mistrzowie. Ale ograli, tylko że z jaką kwotą? Z jaką kwotą? Z drugi i 400 po raz trzeci. Brudna wygrana. Brudna wygrana, ale wygrana. Ty winę Lietuva, kaip sveika ta tu rengi. Įvertina tave tik svetomoj padangi. Tavęs netekė. Aš svetur tavim gėriuosi, matau, aprašinėju, nes tavęs ilgiuosi. Šventoji motina, švietiška Čestochovui ir Vilniaus pašaukštis, tu ir pylė savo globoju Naugardukė ir maldingus žmonės. Jak brzmi tytuł utworu, z którego pochodzi zaprezentowany fragment? Ja? Tak, zieloni odpowiadaj. Według nas jest to język w języku litewskim pan Tadeusz. Tak jest, świetnie. O kurde, ja pierdzielę ty. Inwokacji z pana Tadeusza. Ja pierdzielę. O ja pierdzielę. Co ty pieprzysz? Ej, litewski język brzmi tak bardzo odmiennie od polskiego? Ty, o co chodzi? Jak? Ja myślałem, że jest bardziej podobny. Specjalnie przyjechała z Litwy, żeby... To tak, Polak-Węgier, nic nie podobny język. Polak-Litwin, nic nie podobny język. Ty Polak-Czech tylko. Polak-Czech i luj. By nam to przeczytać, dziękujemy ci bardzo. Tak więc 700 zł
przechodzi na konto drużyny zielonych i obie drużyny mają w tym momencie taką samą pulę pieniędzy. Kurde, powiem ci tak, regulamin powinien być taki, że jest jeszcze jedno losowanie. Wnerwia mnie to, że mistrzowie to wygrywają w ten sposób. Mówi, że w takim wypadku, jeżeli drużyna, która gra w finale z mistrzami, ma taką samą kwotę, to wtedy wygrywa drużyna mistrzów. Litewski, inna grupa języków. W litewskim masz dużo słów as lub es. Na końcu, co? Dzisiaj zmieniały się losy tego finału. Raz wygrywali zieloni, raz mistrzowie. I tutaj na końcu pan Dariusz dzięki dobrej licytacji wyczuł moment. Fartem. I wiedział, na ile może pozwolić licytować zielonym, i tak się stało. No dobra, szczerze powinny być auto w skrzynce za dobrą grę zielonych, bo serio dobrze grali, no nie ma co tu pieprzyć. Chyba jedyni, co stanowili prawdziwe zagrożenie dla mistrzów. Chociaż oni i tak nieraz fartem wygrali, ale te drużyny, co przegrywały, to też tacy byli ułomni. Po 1800 i ta kwota zapewniła zwycięstwo mistrzów. Fartem, nie fartem. Dzięki, dziki mi raz, 18 lat, witam. Bardzo dobrą drużynę, drużynę zielonych, dziękujemy państwu. Nie ma lasta, bo musimy zabić 6 bossów. Nie no, 2,5. Natomiast po raz kolejny program... Nie mogę, nie wytrzymam. Syn Tuska awansował na stanowisko dyrektora po 3 miesiącach. Wygrywają mistrzowie. Tylko dzisiaj 1800 zł to mało, dlatego jakiego że dużo włożyliście do puli w czasie licytacji czarnej skrzyni. Natomiast we wszystkich waszych programach Awantura o kasę wygraliście w sumie 113 000. W tym odcinku nic nie wygrali. 2 złote i 2 samochody. Przepraszam, Reku, mor. No tu nie ma awansu, dlatego Tusk nie może mnie awansować. Czas jeszcze sprawdzić, co jest w czarnej skrzyni. Przypomnę, czarną skrzynię wylicytowali zieloni za 9,200. Już nie pamiętamy. 9,200. Ale sporo. Bardzo dużo. O, chyba że mistrzowie chcą odkupić. Możemy odkupić? Tak, można, jeżeli się zieloni zgodzą. Nie, ale za kwotę tą... Za to, co macie. No, my zbieramy skrzynię. A no ile ci zajął? Ale nie, no musielibyśmy wtedy odejść, prawda? Nie. Nie, no to... Nie, zieloni mogą sprzedać czarną skrzynię, jeżeli chcą. A za ile? Ale maksymalnie za 1800, tak? Słucham? Maksymalnie za 1800, rozumiem. To jest tak, tyle mają akurat mistrzowie. No właśnie, to no to samo skrzynkę bez zawartości. Może być. Dziękuję. Bierzemy skrzynkę samą? Czyli nie zgadzają się zieloni, tak? Nie, no za te pieniądze raczej chyba na pamiątkę skrzynkę my weszliśmy. W takim razie otworzymy czarną skrzynię. Nie no, auto się należy, panowie. Polsat. Jest koperta. Z? Siano? A w kopercie... O niestety, Jezus. Tylko pamiątkowa złotówka. Ja pierdziel, O Boże. O ja pierdziele, Jezu. Najdroższa w historii skrzynia i rzecz. Czarna skrzynia, 9200 zł. Też zieloni nie chcieli sprzedać mistrzom za 1800, ale przecież nie wiedzieli co. Ale się cieszą mistrzowie. W środku było. To wszystko państwa również zapraszamy do udziału w grze. Wyślijcie SMS pod numer 7643. Ja pierdzielę, aż ciężko uwierzyć. Tyle Boże, Polsat za dużo chyba dało ostatnio mistrzom. 20 000 na skrzynkę i Z. Ja pierdzielę, Boże. Wpisując imię i nazwisko. Do zobaczenia. Dobra, tyle. Słyszę skrzyk. Słyszę skrzyki z rzeki, słyszę skrzyk. Słyszę skrzyki z rzeki, słyszę skrzyk. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę